Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj krótko i na temat o tulejkach cienkościennych. Po co stosować, jak dobierać, czym i jak zaciskać. Teoretycznie temat bardzo prosty, ale często pojawiają się błędy i pytania. No to zaczynamy. Po co stosować tulejki? Cel jest właściwie jeden. Tak, aby się nie powyginały w czasie montażu i aby nie były luźne przy dokręceniu. W przypadku typowych kostek, po dokręceniu może się okazać, że tylko część drucików jest dociśnięta i połączona, a pozostałe są luźne, a to może znacząco zmniejszyć przekrój przewodu. W przypadku aparatów w rozdzielnicy, tu często jest mniej miejsca, znacznie gorsza widoczność i wygoda montażu, przez co łatwo przykręcić tylko część żył. W przypadku ruchomych przewodów zabezpiecza pojedyncze druciki, są one lepiej chronione przed zerwaniem. Tu od razu mamy powód, a właściwie brak powodu, aby stosować tulejki na drucie. Nie ma potrzeby, a dodatkowy element może tu działać niekorzystnie. Same wady, żadnych zalet, więc na drutach nie zaciskamy tulejek. Jak dobieramy tulejki? Dobieramy je do przeznaczenia, ilości i przekroju przewodów. Są tulejki pojedyncze i podwójne. Tulejki są też różnej długości. Jeśli są za długie, można je po prostu obciąć po zaciśnięciu. Są też izolowane i nieizolowane. Tulejki są dedykowane do przekroju przewodów. Można kupić dla prawie każdego powszechnie stosowanego przekroju. Od 0,14 mm² do podwójnych 16 mm², ale są i także większe, na przykład do przewodów 35 mm². Producenci kolorami oznaczają przekroje, jednak tu należy uważać. Różni producenci mogą różnie to oznaczać. Czym zaciskać tulejki cienkościenne? Najczęściej stosuje się trzy typy zaciskarek. Pierwsza, najprostsza, przypomina szczypce. Nie ma przełożenia, jest za to mała, lekka, poręczna. Ta może zaciskać tulejki od 0,5 mm² do 16. Druga, chyba najczęściej spotykana, jest też uniwersalna i łatwa w użyciu. Nie trzeba dobierać czy zmieniać matryc, ani nawet wybierać, którą częścią zaciskać. Dopasowuje się automatycznie. Wystarczy odpowiednio włożyć tulejkę, aby nie uszkodzić izolacji. Wada, przelotowych tulejek nie zaciśniecie. Ta konkretna może zaciskać tulejki od 0,25 mm² do 16 mm². Trzecia, najbardziej uniwersalna, z wymiennymi matrycami. Występuje w co najmniej dwóch popularnych rozmiarach. Niestety matryce pomiędzy rozmiarami mogą nie być zamienne. Tak jest na przykład w tym przypadku. Można natomiast zaciskać także konektory czy złączki izolowane. Jest za to najcięższa, co przy dłuższej pracy ma znaczenie. Ta konkretna z tymi matrycami może zaciskać tulejki od 0,14 mm² aż do 35 mm², a być może i więcej, to zależy od użytych matryc. Jak zaciskać? Ściągamy izolację na odpowiednią długość, tak aby przewód nie był schowany. Jeśli będzie za długi, wystarczy obciąć. Docelowo ma być długości tulejki. Jeśli skracamy tulejkę, docelowo linka także ma być długości tulejki. Następnie po prostu zaciskamy. Uważamy na izolację tulejki, aby jej nie uszkodzić. W tym celu można wstępnie lekko złapać tulejkę. Tulejka ma być zaciśnięta tak, aby nie przesuwała się do czasu montażu. Później jest już ściskana przez łącze lub śrubę. Właściwie to można i szczypcami albo kombinerkami zaciskać tulejki. Przy dokręceniu zacisku i tak to zacisk odkształci tulejkę. To jeszcze jak nie zaciskać, czyli typowe błędy. Za słabo zaciśnięta tulejka lub niewłaściwa matryca. Uszkodzona izolacja tulejki, za krótki lub źle przycięty przewód. Którą zaciskarkę wybrać? Taką, która będzie do danej pracy najwygodniejsza. Sam sposób działania i kształt tulejki po zaciśnięciu nie jest tak istotny. I tak, zacisk ukształtuje tulejkę przy dokręcaniu. A jeśli już jesteśmy przy dokręcaniu, pamiętajcie, aby aparaty i złącza dokręcać odpowiednim momentem. Często jest on podany na obudowie. Dzięki temu, czy to linka w tulejce, czy drut, przewód będzie prawidłowo dociśnięty. Przewód z tulejką powinien być też odpowiednio dopasowany i wsunięty do zacisku. I na koniec, jako ciekawostkę, czym zaciskać tulejkę grubościenną? To przykład praski do takich tulejek. Ta jest hydrauliczna, ale są też mechaniczne i akumulatorowe. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do komentowania i subskrybowania kanału. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.